all about hitting the perfect shift. When the shift hour turns green, that's the sweet spot. You're going to reach high speeds in drag races, so don't try and steer the car. Just tap in the direction you want to go, and your car will automatically change lanes. Time your nitrous burst well to get the jump on the other racers. When you have the lead, try to watch the racers behind you, and if possible, run interference by blocking their lane. Cześć i witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj jedziemy od razu drag, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem z tego powodu, bo nigdy za dragami nie przepadałem, ale powiedziałem sobie, dobra, muszę to zrobić i zrobię to dobrze. Za pierwszym razem. Ale pewnie mi to nie wyjdzie. Za pierwszym razem, bo mi nigdy nie wychodzi za pierwszym razem. Ale jak na razie idzie mi bardzo dobrze. Uhu! Tak oto zaczynamy odcinek od zwycięstwa w dragu. Na szczęście, nawet dosyć daleko ich wyprzedziłem. Pierwszy drag jest bardzo łatwy. Natomiast przechodzimy do kolejnego wyścigu i od razu mogliście zobaczyć mój samochód. Pomimo, że nie wygrałem go od Vika, to musiałem sobie kupić Suprę. Tak, moi drodzy, kupiłem i stuningowałem sobie Suprę. Ponieważ mam sentyment do tego samochodu, jest po prostu cudowny, bardzo mi się podoba i lubię ten samochód, bardzo lubię ten samochód i lubię jego słuchać. Ma bardzo fajny dźwięk, ale bardziej lubię słuchać muzyki, więc niestety za bardzo go tutaj nie posłuchacie też. Ale naprawdę musiałem mieć ten samochód z tej jednej przyczyny, bo ten samochód jest bardzo dobry. Jest bardzo szybki, bardzo fajnie się go prowadzi i bardzo ładnie wygląda. No i dlatego postanowiłem, że go wybiorę, a na pewno Easy też się spodoba to, że nie będę jeździł Kobaltem w końcu. Tylko jakimś już lepszym samochodem, właśnie taką Suprą. Niestety nie starczyło mi gotówki, żeby go tak jakoś lepiej ulepszyć. Żeby ładniej wyglądał, został w faworytycznej czarnej farbie. Chociaż i tak w czarnym mu dobrze. Widać, że taki przyczajony, typowo nielegalny samochód. Ale dodałem mu tak, dodałem mu body kit, dodałem mu spoiler, dodałem mu też kilka innych rzeczy. Trochę tych części osiągowych. Żeby miał lepsze osiągi, no nitro musiało być. Dodałem mu chyba nitro, opony, turbosprężarkę i jeszcze się zastanawiam, czy coś jeszcze. Nie wiem, czy zawieszenia mu jeszcze nie zdążyłem ulepszyć. Ale też nie na to najlepsze, tylko które miałem akurat dostępne, czyli profesjonalne plus, tylko profesjonalne, bo ten samochód kosztował mnie dosyć sporo, bo kosztował mnie 3/4 gotówki, które posiadałem, a nie chcę sprzedawać tamtych samochodów, które wygrałem z sentymentu. Ostatnio też w poprzednim odcinku, jak nie wylosowałem właśnie sobie samochodu Vika, to mówiliście, że jeżeli chcę mieć swoje samochody, wszystkie samochody tutaj bossów, to żebym jednak robił sobie backup save'u. Wiecie, niby mógłbym tak robić, ale nie chcę się za bardzo przy tym też tak spinać, no jeżeli nie wyjdzie, no to dobrze, no nie wyszło, a jeżeli wyjdzie, no to tylko lepiej dla mnie. I zostaje nam ostatni wyścig. Proszę, proszę. I później tylko zabieramy się za notowanie i Easy. Szykuj już się, ponieważ jesteśmy niedaleko ciebie. Proszę, jak to wszystko pięknie i szybko idzie. A na pewno tym będzie jeszcze lepiej. O, ale tam gościu się przepycha od razu. Próbuję coś tam zrobić. Wiem, że niektórym może się ta Supra nie podobać, jak ją stuningowałem z tego powodu, bo to jest chyba drugi body kit i już nawet nie wiem, jak ten spoiler ma. Ja zawsze wybierałem jeden czy dwa spoilery. Będę starał się trochę tuningować te samochody inaczej niż ja to zawsze robiłem. Będę starał się zmieniać troszeczkę swój styl, ponieważ nowy Need for Speed wychodzi i tam ma być więcej tuningu. Więc warto by było też się przedstawić trochę ze swoim stylem. Tak jak tutaj widzicie. No, jestem ciekawy waszych opinii, jak będą się wam podobać te samochody, które będę tutaj w międzyczasie tuningował i będę wam pokazywał.
nie będzie to aż tak dużo samochodów jak w innych grach, na przykład w Forza Horizon. No bo tutaj nie mamy aż tak dużo gotówki, nie możemy aż tak dużo samochodów sobie kupić, ponieważ później to będę musiał zbierać sobie na jakiś lepszy samochód, żeby pokonać Razora. Chociaż też się zastanawiam, jaki sobie kupić. Mam nadzieję, że w Carbonie będziemy mogli trochę dłużej posiedzieć przy tuningu, ponieważ tam jeszcze te dodatkowe zabawki, które nam tutaj gra daje, właśnie tam autosculpt i więcej chyba opcji malowania samochodów, to też jest fajna zabawka i uwielbiałem tam siedzieć, więc myślę, że w Carbonie tam będę mógł już się jakoś bardziej wyrazić artystycznie, tak jak ja wolę bardziej tuningować samochody, a nie tylko korzystać z dostępnych części, które tutaj są. Jeju, bardzo się mocno mnie trzymają, bo tam widzę na minimapie, jeden został gdzieś z tyłu. Dobra, goni nas policja, super. Znaczy no, super, super o ile super, bo będziemy mieli pościg zaraz potem. No nie super, bo mogą nam to trochę utrudniać, szczególnie, że ten gość jest zaraz za nami. Pamiętam, że ten wyścig jest naprawdę trudny z tego powodu, bo ten gościu nieźle piłuje. No i tutaj ten zakręt jest bardzo znaczący, bo jeżeli źle wjedziemy, no to możemy się pożegnać. A, i tutaj też dlatego ta policja jest zdradziecka i trzeba od razu wjeżdżać na zakręt, no bo jeżeli się zderzymy na wprost z tą ścianą, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że policja nas złapie, a tak to możemy od razu kontynuować pościg i zderzać się z innymi. Bum. Mamy do zrobienia dwa kamienie milowe, z czego tutaj musimy zrobić jeszcze zderzenie samochodów. Dobrze. Mam nadzieję, że dotrzemy już do tego trzeciego poziomu i że tam będziemy mogli się też troszeczkę wykazać, jak jeździmy z policją, jak tutaj wszystko to wygląda. Myślałem, że mi to zaliczy, ale najwidoczniej za słabo go tutaj dotknąłem. No i ja zawsze uwielbiałem się ścigać tutaj po autostradzie. Dla mnie to zawsze było jedno z najlepszych miejsc, czy to w Most Wantedzie, czy w Carbonie. Uwielbiałem się ścigać z policją po autostradach. Łatwo jest ich wtedy rozwalać, nie mają za bardzo jak nas zostawić, ponieważ blokady drogowe nie zasłaniają przeważnie całych ulic, tylko tam jakąś część, no i zawsze to było łatwo wymijać. Ale te pierwsze poziomy to naprawdę moglibyśmy się też w mieście z nimi pobawić. Potrzebuję więcej notowań i dlatego to robię. Wow! Tam, gdzie jak we mnie chcieli przywalić, w ogóle gościa jakoś z tyłu tak zaszarżował. Wow, 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 jedź. Za mocno w niego uderzyłem i postawiło mnie bokiem, co było dosyć niebezpieczne w tym momencie. Ale się udało. W ogóle nie pamiętam, gdzie miałem ten spowalniacz? A, tu. Okej, okay. Wow! Aston Martin? Ja się ścigałem z Astonem? Czy mi się tylko przewidziało? Ale bardzo możliwe, że ścigałem się z Astonem też. Wow. To by było ciekawe. Chociaż tak w ogóle to w tych odcinkach, w tym odcinku... No jest, co za gość. Nie zobaczyliśmy dużo Camden Beach. Tego nowego terytorium, które tutaj otrzymaliśmy. Ej, obróciłem ciebie. Oj kurde, zmieniłem sobie bieg, bo mam akurat pod ten, pod gałką. Musimy zaczekać na posiłki. Bo tak to po prostu tutaj, no nie możemy sobie z tego poradzić. A ja chcę ich troszeczkę porozwalać. Dobra, jeszcze jeden jedzie. Bum. Dobrze. Zaczekamy już sobie tę minutę 45 na posiłki. Zaraz będziemy mieli drugi poziom. Chociaż może go rozwalę. Jak mi się uda. O ile mi się uda. Jedzie strasznie szybko, nawet na nitro nie mogę go złapać. Chcę go rozwalić z tego powodu, bo tak, bo ten samochód mi zaraz zniknie, doda mi jeszcze trochę tutaj notowań.
A zaraz pojawi się kolejny. A to mi pomoże w kamieniu milowym. Kolejny ścigacz. Dobrze. Ach, jak ja lubię te pościgi, można się po prostu tak... Może nie tyle przejechać, co można naprawdę się zrelaksować, bo to jest przyjemne. Rozwalanie policji to jest jedno z najlepszych zajęć, które dla mnie w tej grze, oprócz wyścigów, to jest właśnie rozwalanie policji i robienie różnego rodzaju innych rzeczy. Drugi poziom, no chodź tu. Ja wiem, że chcesz mnie zniszczyć. No chodź. Ja wiem, że chcesz mnie spowolnić, ale ja chcę ciebie zniszczyć. Więc... Bo oni zawsze jak się zmieniają się te poziomy pościgów, to ci z poprzedniego poziomu starają się nam zajeżdżać drogę i nas wyhamować. Ale nie, ze mną nie ma tak łatwo, moi drodzy. Gdzie wy jedziecie? O kurde. Ale teraz dodałem sobie problemu. Chciałem ich zderzyć, a tak w końcu się nie zdecydowałem. W którą stronę by tutaj pojechać? No, ale jak widzicie, było ostro. Pomimo, że to tylko drugi poziom. Zawsze bawiłem się z nimi niesamowicie, ale najbardziej co mnie przyprawiało o ból głowy, to, że nie zawsze dawałem sobie radę i czasami starałem się przekozaczyć w różnego rodzaju miejscach. No i przez to, że byłem za bardzo taki kozacki, jak na przykład Razor, to wtedy mnie łapali. Ale piękna rozwałka. To mi się podoba. Jeju, szkoda, że już nie robią takich gier. A myślę, że powinni. I to jest po prostu coś niesamowitego. Ja to uwielbiałem od samego początku. I uwielbiałem to i uwielbiam, bo zobaczcie, jaką frejdę mi daje rozbijanie tych policjantów. No chodź. A, myślałeś, że to mnie wiada, a ja tutaj ciebie troszeczkę rozbiję. Najbardziej to lubiłem im tak zajeżdżać drogi, że z lewej, a to z prawej i tutaj znowu jakiś zjazd. To było coś... dobre manewry, chociaż pomimo, że mocno nas wtedy spowalniało. Przez środek blokady drogowej. Mamy 10 tysięcy, nie spojrzałem na notowania, które musimy uzyskać. Już zaraz będziemy mieli posiłki tutaj, w drodze. Myślę, że będziemy mogli przerwać to w dogodnym dla mnie miejscu. Chociaż przydałoby się też ich troszeczkę poniszczyć, jeszcze moim zdaniem. Myślę, że spokojnie można byłoby to zrobić i więcej notowań sobie jeszcze nabić. Ale jakoś się nie udało. No, jak myślicie, gdzie pojadę? O, jednak jeden gościu pojechał za mną. Ciekawa historia. I za 2 minuty będziemy mieli posiłki. Dobra, to trzeba się stąd zmywać. Bo nie chcemy posiłków, chcemy to już zgubić w międzyczasie. Wow. Dobra. Myślałem zawsze, że tutaj jest też jakaś skrytka, ale niestety jej nie ma. No ale cóż, no jeżeli nie ma tutaj skrytki. Chociaż nie powinienem to nazywać skrytką, tylko po prostu miejscem, gdzie możemy się ukryć. Dobra. Jeżdżamy tutaj. Zakręt na ręcznym. Pudełka jeszcze rozwalimy i schowamy się. Ukryjemy się przed policją i mam nadzieję, że starczy nam notowanie. A, mamy jeszcze te. Cudowne. Fotoradary. O nich zapomniałem. Za nie mamy 11 tysięcy, a nam brakuje chyba mniej niż 11 tysięcy. Tak, bo brakuje nam tylko kilku tysięcy.
Więc spokojnie powinniśmy się z tym wyrobić. Mamy dobry samochód, to mogę sobie nawet tak zacząć. Bez większej spiny powinno się to udać. Szczególnie jeszcze na tej prostej. I z takim samochodem. Tylko, że tutaj obawiam się jednego, że zaraz policja może nas też zacząć szukać, jeżeli się w coś zderzę. No i mamy drugi poziom poszukiwania. Co nie jest dobrą rzeczą. Spokojnie, 201. Z najmniejszego problemu. Roach, Easy chce się zmierzyć. To ja wygląda na to, że Easy chce się załatwić, wszystkim odpowiada. Że wyślę cię z powrotem do Rosewood, nie możesz do tego dopuścić. Nie lekceważ jej jednak tylko dlatego, że ta dziewczyna jest doskonałym kierowcą, zadzwoni jak się z nią zapoznasz. To jest właśnie to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że ona ma dosyć duże doświadczenie w wyścigach przez to, że ma dosyć duże koneksje i bardzo dużo rzeczy wie. No i wychowywała się w takim, a nie innym otoczeniu. No i to też wiemy z jej tutaj biografii, która jest dostępna w grze. No i oraz książki. To też jest warte uwagi, że twórca napisał tą książkę i że możemy się dowiedzieć więcej. Dobra, mamy troszeczkę napełnione nitro i możemy sobie zobaczyć kolejne kamienie milowe. Mamy tutaj dodatkowy kamień milowy fotoradaru. No i zaraz do niego sobie pojedziemy i zrobimy sobie ten fotoradar. Myślę, że tutaj też nie powinno być problemem. No bo jednak możemy to zrobić. I na pewno nam się to uda. Mamy tak dobry samochód, że na pewno to się uda. O, za wolno! Proszę, proszę. Spróbujemy od tej strony. Może od tej strony się uda. Zawsze nie lubiłem tego wyskoku, bo on zawsze tutaj tak leci bardzo szybko. Jeszcze naładujemy sobie troszeczkę nitro. Camden Point, albo Point Camden. Nie no, nie zrobić radaru za pierwszym razem. A jeszcze tak wychwalałem ten samochód. To naprawdę tylko ja chyba potrafię. Tutaj użyję sobie spowalniacza, żeby nie wylecieć. To też jest właśnie dobre, jeżeli mamy... Jeju, też będzie za wolno. Jaka jest tutaj prędkość wymagana? 195. Na pewno da się to zrobić, to bez większego problemu. Tylko, że właśnie jestem ciekawy, jakby to dobrze jakoś zrobić. Jak to ugryźć? Jak to zrobić? Nie. Na pewno trzeba się rozpędzić. Weźmiemy po prostu większy rozpęd. Na ręcznym. Mamy prawie całe nitro, na pewno zdąży się jeszcze doładować. Nie będę teraz używał tutaj nitro, ponieważ no chcemy to sobie zachować na samą końcówkę, kiedy będziemy tam jeździć. I chyba nie będę zjeżdżać za bardzo z asfaltu. Z tego powodu, bo to trawa nas spowalnia dosyć mocno. Tak, nie będę zjeżdżać. Jezu, jaki ruch uliczny. Nadal za wolno, a miałem już 200 po przekroczeniu tego. Jestem okropnie na siebie wściekły. Kolejne podejście i nie mogę tego przejechać. Masakra jakaś. Może stąd jak wezmę większy rozbieg, to się uda. Oho. Policja tam była. Wolę nie ryzykować, więc weźmiemy jeszcze raz, sobie tak zrobimy. Serio? Come on! Ja myślałem, że ta policja się weźmie i ten, i zmieni. Dobra, tu wracam za moment, jak rozprawię się z tą policją. W końcu, nareszcie mi się udało to z prędkością zrobić 208 km na godzinę, a nie 195. Udało się. Po kilku próbach tutaj muszę się zgodzić, ponieważ jest bardzo dużo samochodów na tej drodze i to mi bardzo przeszkadzało. Ale czas na gwóźdź programu, czyli na pojedynek z 12. Easy. Dwa wyścigi, Sprint, Chase and Bristol.
A później Thor Diamond. Diamond. Tak raczej powinienem powiedzieć. No to rzucamy wyzwanie. Jestem ciekawy, co nam Easy pokaże. Na pewno ciekawy samochód. To jest kolejny samochód, który chcę do kolekcji. R8 zawsze uwielbiałem i nawet rozważałem, żeby ją kupić. Mogę powiedzieć tylko jedno. To było odlotowe wejście. Dosłownie odlotowe. Ona wleciała na ten start. Tak, no niestety... Gry ze starszych systemów na nowszych systemach, no jak widać, nie chcą za bardzo współpracować. A jak czasami współpracują, to współpracują z różnym rezultatem. Ale było to ciekawe, na pewno. I dobrze, Easy, szacunek dla ciebie. Jeżeli umiesz tak naprawdę robić w rzeczywistości, to podziwiam. Taki samochód przydałby mi się na korki. Jeżeli takie rzeczy wyprawia Mazda RX-8, to chyba przekonałaś mnie do kupna tego auta Easy. Jeszcze gdyby miało takie malowanie, to tym bardziej. Nie wiem, jak ona mnie puka od tyłu. Pukająca Easy od tyłu. Nie tego się spodziewałem. Na pewno tego, czego ja się muszę spodziewać, to, żeby ją pokonać. A to w zawodnikach z czarnej listy nigdy nie jest łatwe. I pokonywanie takich zakrętów też nie przynosi dobrego rezultatu. I tutaj no właśnie ten... przejeżdżamy przez strefę industrialną, czyli strefę przemysłową. I tutaj te podskoki, które zawsze wybijają ten samochód z rytmu. Dobrze, dobrze. Trzeba pamiętać, że mam coś takiego jak hamulce jednak w tej grze. To się przydaje. Ale tutaj kurde, prawie razem wyrżnęliśmy w tą budkę. Do pomiaru prędkości, nie, do pomiaru prędkości to są fotoradary, a to jest bramka do poboru opłat. Śmieci na środku ulicy. I widzicie różne rzeczy. Prawda? Połowa śmietnika na ulicy. Ale dobrze, nie będę się z tym kłócił, ale nie będę też się kłócił z tym, że wygrywamy pierwszy wyścig z Easy. Dobry początek końca. No i teraz Thor. Ten Thor pamiętam dobrze i... Nie wiem, czy go nawet miło nie wspominam. Ale kojarzy mi się z moim dzieciństwem, to na pewno. Nie wiem, co tak naprawdę lepiej mi się kojarzy. Ale gra to na pewno moje takie oczko w głowie. Jeju, jakie piruety ona tam robi. Ja rozumiem, że latający samochód to potrafi różne rzeczy. Ale że aż takie bączki kręcić? I zaraz zobaczycie, jak ona przyspieszy. Pomimo, że mam już teraz dosyć dużą przewagę, to ona zaraz ją zniweluje, pomimo, że będę perfekcyjnie jechał. Bo taka jest ta gra. I zaraz przekonacie się o tym, że ta gra troszeczkę oszukuje. Ale to jest chyba jej najmniejszy problem z tego powodu, bo jest cudowna. I od dzieciństwa się w niej kocham. Znaczy w grze, nie wizji. Jakby co. Bo to też należy dopowiedzieć. Że to gry, samochody, to jest moja miłość. Jak na razie. Nie mówię, że to się kiedyś się zmieni, ale no niestety moja wybranka, która może kiedyś gdzieś się znajdzie. Tak? Będzie musiała się z tym pogodzić, że drugą miłością mojego życia będzie mój samochód. No cóż. No ale wracając do wyścigu. Wyścig o wysoką stawkę. O samochód Easy. Ja swojej Supry na pewno nie oddam. Nie ma mowy. Ja się tak troszeczkę skupiam na tym wyścigu, bo nie chcę gdzieś zawalić, a wiem, że jestem do tego zdolny.
żeby gdzieś na jakimś prostym zakręcie zawalić każdy wyścig. Nawet założony z góry, że się wygra. Pomimo takiej kraksy easy. Ja mogę po prostu każdy wyścig zawalić, przynajmniej w tej grze. Jeżeli pamiętacie ten pierwszy odcinek sprzed roku z Sonym, jakie miałem problemy, to było coś niesamowitego. Ja wtedy naprawdę nie potrafiłem tego przejść. A to było coś... Jak? Że ja nie mogę przejść Sonego. Sam w to nie wierzyłem, ale musiałem w to uwierzyć. Tutaj czasami nie biorę tego skrótu, a jadę asfaltem, ponieważ lepsza przyczepność w tej grze też robi swoje. Jezu, ten gościu skręcał w tamtą stronę. Ja tego nienawidzę, jak tam ktoś skręca. W ogóle nienawidzę, jak tutaj trafiki skręcają w jakąś ten, w jakąś zatoczkę, uliczkę, bo nigdy nie da się przewidzieć dobrze, w którą stronę one skręcą. Ale jesteśmy już na takiej pozycji, mamy taką przewagę, że schrzanić ją teraz jakimś głupim błędem, to aż by było szkoda. A idzie mi, chyba musicie przyznać, w miarę dobrze? W miarę. Wiem, że niektórzy się trafią i powiedzą, Kamil, ty nie potrafisz jeździć, ale mnie to nie obchodzi, bo ja wiem, że ja dla siebie jeżdżę dobrze i wystarczająco dobrze, żeby pokonać Easy. Ale zobaczcie, jak ona już jest blisko. Miałem ponad 12 sekund przewagi, już mam 8. Hello. Jezu, mówię jak jakaś totalna blondyna. A Easy nie jest blondyną. Chyba. Patrzcie, już mnie doganie. To się nazywa mieć tupet. I jeszcze mnie wyprzedzi na ostatnim zakręcie. Tak się stanie, ja wam to przepowiadam. Cały wyścig prowadź, daj się wyprzedzić na ostatnim zakręcie. Dobra, zostawiam sobie nitro, nawet nie gazuję. Znowu się zderzyła. Co za... jazda. Nie wierzę w to, co się po prostu tutaj dzieje. Gdzie jest meta? Zapomniałem, gdzie jest meta. Czy meta jest na wybojach? Chyba tak. To jest to zaraz tutaj. O rany. Jest meta, wygram to. Wszystko za pierwszym razem. Wow. Tylko się teraz tutaj nie zderzyć z trafikiem. Myślałem, że mnie wyprzeci na tym ostatnim zakręcie, bo już tam widziałem, że gazowała. Ale oczywiście znowu się zniszczyła. Dziękuję ci, Easy. Easy peasy. Udało się. Easy pokonana. Gratulacje, możesz wybrać dwie karty, tak jak zawsze. Należące do właściciela pojazdu. Ktoś mi napisał, że samochody były zawsze w pierwszej albo w trzeciej karcie. Ostatnio było w trzeciej. W pierwszej? Będzie w drugiej. O, to szczęście, jak nagrywam. Oh my god, było w drugiej. Jeszcze chyba najgorsze rzeczy mi się trafiły. Ale zawsze ten dreszczyk emocji, czy uda się tą kartę trafić. Niestety się nie udało. Ale jak nie tym, to pewnie kolejnym razem. A na 11 liście jest Lou Park, czyli inaczej znany jako Big Low. Jego auto to Mitsubishi Eclipse. Nawet całkiem dobrze streamingowane, chociaż myślę, że można by było lepiej to auto zrobić. A jego siła to próby czasowe. Ten przypadkowy gość z Korei uważa się za prawdziwego Don Juana. Czy Don Juan. Wszystko robi na pokaz, chodzą pogłoski, że wpada w panikę przy glinach i przy pierwszej okazji wycofuje się z wyścigów. Oprócz tego ma podobno problemy z używaniem sprzęgła, więc przy starcie zawsze zostaje z tyłu. Nie należy jednak na to liczyć. Czy taki się okaże? No, Easy była dosyć przyjemnym przeciwnikiem, ponieważ dało się z nią łatwo wygrać. Natomiast czy z Big Low tak będzie, już nie jestem taki pewny. Ale na pewno. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.